Witam Państwa w kolejnym odcinku Ringu Politycznego na kanale My Politics. Z tej strony Mikołaj Dowejko, kłaniam się wszystkim nisko, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi będą Pani Anna Zalewska, była minister edukacji, a aktualnie polska europarlamentarzystka. Dobry wieczór Pani Anno. Dzień dobry, witam Panie Mikołaju. Oraz pan Przemek Staroń, nauczyciel roku 2018 oraz członek nie ruchu Polska 2050. Czy się słyszymy, panie Przemku? Chyba są pewne problemy techniczne, tak więc poczekamy jeszcze sekundę. Natomiast zanim przejdziemy do treści merytorycznej naszej dzisiejszej dyskusji, pan Przemek ma ewidentnie wyłączony mikrofon, pokazuje. Tak, chyba. Halo, halo, słyszymy się? My pana Przemka słyszymy, Wcześniej wszystko słyszałem, teraz nic nie wiemy, nie wiemy, czy on nas słyszy. Tak, chyba nas niestety nie słyszy, tak więc poczekamy, aż uda się rozwiązać problem. Jest rozwiązany, tak więc witam pana Przemka Staronia, członka Dobry wieczór. Ruchu Polska 2050 oraz nauczyciela roku 2018. I przechodzimy już do objaśnienia zasad naszej dzisiejszej dyskusji dla naszych widzów. Debata będzie się składała z 6 segmentów. Pierwsze 4 segmenty to będą moje pytania dla naszych szanownych gości. 5 segment to będzie segment pytania wzajemnego i 6 segment wolnych wypowiedzi, w której będzie można podsumować debatę, a także widzowie będą mogli zadać pytania dzisiejszym debatantom. Oczywiście poruszamy się w tematach edukacji, tematach Lex Czarnek, które właśnie przed chwilą zostało przyjęte przez Sejm. I właśnie stąd pytanie, jak oceniają Państwo ustawę Lex Czarnek w korelacji z aktualnym modelem polskiej edukacji? Czy te zmiany są na dzień dzisiejszy potrzebne, czy jednak bardziej szkodzą polskiej szkole? I jako pierwszą tak postawione pytanie odpowie pani Anna Zalewska. 2 minuty, bardzo proszę. Ja od razu chcę przypomnieć, że ja od 2 lat zajmuję się środowiskiem i jestem tutaj przede wszystkim obserwatorem, ale rzeczywiście o edukacji zawsze chętnie dyskutuję. Nie Lex Czarnek, tylko prawo oświatowe zostało zmienione. W dodatku, pewnie Państwo nie wiedzą, te kwestie, które zostały zaproponowane w prawie oświatowym, wybrzmiały w 2 miejscach. Na spotkaniach ze związkowcami, i to toczyło się przez bardzo wiele lat, gdzie związkowcy sugerowali, że dyrektor jest jednak zbyt niesamodzielny i zbyt uzależniony od samorządowców, że musi mieć większą swobodę działania i wsparcie ze strony kuratora. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale pod koniec mojej kadencji długo, przez wiele miesięcy trwały najprzeróżniejsze dyskusje, w jaki sposób jeszcze usprawnić edukację i w jaki sposób wzmocnić rolę kuratora i wzmocnić rolę rodziców. I to jest konsekwencja tych 2 zdarzeń. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kompetencje kuratora, to one są tylko i wyłącznie w zakresie jego obowiązków, to znaczy nadzoru pedagogicznego, do którego tak naprawdę nigdy nie miał dostępu organ prowadzący. Wszystkie kompetencje organu prowadzącego zostały zachowane, a jeżeli chodzi o organizacje i stowarzyszenia, to jest naprawdę tylko uporządkowanie, dlatego że zmiany w prawie oświatowym wprowadziły wiele rozwiązań, te z 2017, od wsparcia wolontariatu między innymi, poprzez również planowanie wychowawcze całego roku. Program wychowawczo-profilaktyczny, tak on został nazwany, i razem z rodzicami nauczyciele i uczniowie mieli podejmować decyzję, jak ten ich rok będzie wyglądał. Ja nie przewiduję tutaj jakichkolwiek kłopotów organizacji czy stowarzyszeń, które na stałe współpracują ze szkołą. Pani Anno, na razie postawmy tutaj kropkę. Uzupełniają. Będzie jeszcze drugi segment wypowiedzi. I ostatnie zdanie. Przypominam Państwu, że oprócz tego, że edukacja jest dla dzieci, to tam jest ważny nauczyciel, który ma mnóstwo kompetencji, żeby różnego rodzaju kwestie
rozwiązywać, również prowadzić bardzo interesująco zajęcia. I 2 minuty dla pana Przemka Staronia. Bardzo proszę. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja się bardzo cieszę, że pani Anna rozpoczęła od prawa oświatowego. Bardzo mi się to podoba, bo ja co prawda mam gotowe dekrety edukacyjne z Ministerstwa Magii, które głosiła pani Dolores Umbridge, i te dekrety wprost w popkulturze nam mówią o tym, jak wygląda model wprowadzany teraz w Polsce. Ale super, że prawo oświatowe. Zacznijmy od samego początku, od wstępu. We wstępie do dokumentu prawo oświatowe jest napisane, że wychowanie i nauczanie jest absolutnie zgodne z zasadami uniwersalnej etyki oraz respektuje chrześcijański system wartości. I teraz tak naprawdę jest doskonały punkt wspólny tych dwóch obszarów. W zasadzie mamy 2 takie punkty wspólne w Polsce. Ksiądz Tischner i Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła. I teraz tak. Józef Tischner mówi jasno, że dobro istnieje tylko wtedy, kiedy jest realizowane w kontekście dobroci i wolności konkretnego człowieka. Jeżeli Lex Czarnek godzi w wolność konkretnego człowieka, no to w tym momencie mamy pewien problem. Dalej. W zasadzie Jan Paweł II w encyklice Solicitudo Rei Socialis podkreśla jasno, że jeżeli jakaś organizacja typu partia polityczna próbuje się ustawić w roli jedynego przewodnika, zaczyna to przypominać totalizm i to godzi w podmiotowość obywatela. Lex Czarnek tak naprawdę do tego w dużej mierze służy. I co ciekawe, Jan Paweł II w tejże encyklice, podobnie jak w Centesimus Annus, potępia różnego rodzaju próby monopolizacji różnego typu sektorów społeczeństwa. Wprost też mówi o krótkofalowym myśleniu rządzących, o błędach w rachubach politycznych, o egoizmie i robieniu, cytuję, za wszelką cenę. W związku z tym zwróćmy uwagę na to, że Lex Czarnek już de facto w tych pierwszych zdaniach sprzeciwia się dokumentowi, jakim jest prawo oświatowe. Oczywiście możemy dalej, ale ponieważ czas mi się kończy i staram się przestrzegać, to na razie już kończę. Dziękuję bardzo. Idealnie w 2 minuty. No właśnie, jeżeli chodzi o zmiany, które proponuje Lex Czarnek, no to właśnie zwiększenie kompetencji kuratorów, ich nadzór nad szkołami. W związku z tym, pani Anno, czy to nie są pewne, można powiedzieć, właśnie zapędy centralizacyjne w polskiej edukacji? 2 minuty, bardzo proszę. Absolutnie nie. Pan Przemek mówi tutaj o wolności, godności człowieka, nie znajduje w prawie oświatowym jakichkolwiek punktów, które w ogóle godziłyby w wolność i godność człowieka. Każde dziecko jest ważne, każdy młody człowiek jest istotny, jego myśli, jego potrzeby, trzeba te potrzeby realizować, trzeba go wspierać, koncentrować się na jego pasjach i emocjach, czasami wspierając go w różnego rodzaju działaniach, które związane są również z domem. Tak została zaprojektowana szkoła w prawie oświatowym, tak wymyślony absolwent, nowoczesny, zanurzony w tradycji, znający matematykę i podstawy programowania, przypominam, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, znający języki obce, w dodatku z otwartą głową, gotowy nie tylko do współpracy w grupie, ale również do realizacji swoich indywidualnych marzeń. W związku z tym nie dostrzegam tutaj absolutnie żadnych zagrożeń, bo pan Przemek dobrze wie, bo uczył w szkole. Zdaje się, że teraz nie uczy się, znaczy nie uczy w szkole, uczy się pewnie przez całe życie, tak jak ja i każdy człowiek powinien, ale powinien przypomnieć sobie doświadczenia z panią kurator pomorską, Moniką Kończyk, która w tej chwili jest konsulem w Australii. Zdaje się, że była to dobra współpraca i razem dbaliśmy przede wszystkim o to, żeby nauczyciel, mając do dyspozycji podstawy programowe, bo przypomnijmy, programy tworzy nauczyciel i każdy nauczyciel w zależności od tego, o jakiej, z jaką grupą pracuje w danym roku, realizuje czy tworzy swój własny program, który zatwierdza później dyrektor. W związku z tym tutaj się absolutnie nic nie zmieni. Dziękuję bardzo i na koniec pierwszego segmentu 2 minuty dla pana Przemka Staronia. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Jadno, ja nie użyłem w swojej wypowiedzi po pierwsze słowa godność, jako że jutro jest Międzynarodowy Dzień Logiki, to naprawdę zachęcam do rzetelnego i precyzyjnego odnoszenia się. Panie Przemku, się do nawet rozmówcy. Zapisałam. No wie pani, to może pani pisać różne rzeczy, mi to naprawdę nie robi problemu, ja w ogóle polecam taką metodę, natomiast stwierdzam, że nie powiedziałem, nagranie jest. Natomiast przede wszystkim odwołałem się do tych autorytetów z tego względu, że podkreślam jasno, że prawo oświatowe mówi o połączeniu uniwersalnej etyki
oraz respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, a gdzie szukać inspiracji lepszej niż tam, gdzie łączy się uniwersalna etyka filozofii dialogu Tischnera, personalizm Wojtyły, właśnie jakby z tym, co jest tak zwanym chrześcijańskim systemem wartości. Natomiast co jest bardzo istotne, pani tutaj podkreśla, pani się nie zgadza, jest inaczej i tak dalej, i tak dalej. I Jan Paweł II... Znam prawo oświatowe. Ja mam tutaj mandragorę. Panie Mikołaju, żeby było jasne, się mówiłem na debatę, a nie przesadzanie mandragor, więc jakby jeżeli mi będzie przerywany, ja się pozwolę tutaj zamandragorować. Więc wracając do głównej myśli, chcę podkreślić jasno, że Jan Paweł II w encyklice Solititudore i Socialis właśnie podkreśla to, że rządzący często używają różnych werbalnych zapewnień, deklaracji, które są totalnie sprzeczne z tym, co de facto jest realizowane. W związku z tym jakby no, ja raczej nie słucham deklaracji rządzących, tylko patrzę w różnego rodzaju gremia naukowe. Dzisiaj na przykład dowiedziałem się chociażby tego, co powiedzieli historycy i historyczki z Uniwersytetu Warszawskiego a propos przedmiotu HIT, historia i teraźniejszość, który tak naprawdę w sumie raczej jest, tak powinien mieć nazwę spreparowana historia i teraźniejszość, tylko boję się, że ten skrót z S na początku mógłby sprawiać niezręczność. Natomiast granie to, co jest kluczowe, to to, że ja się nie będę odwoływał tutaj do współpracy z panią kurator Kończyk, gdyż jej nie ma w tej rozmowie. Ja ją wspominam fantastycznie, zwłaszcza to, że kiedy ja nie dostałem żadnych gratulacji od ówczesnej ministry edukacji, pani kuratorka Kończyk, bardzo fajna osoba, złożyła mi na Messengerze, co było przemiłe, tylko że to nie ma żadnego związku z tematem rozmowy. Bardzo dziękuję. I tutaj postawimy kropkę w pierwszym segmencie dyskusji dotyczącej go właśnie prawa oświatowego, dotyczącej Lex Czarnek i przejdziemy do pytania o to, w jakim kierunku, jakiego modelu powinna rozwijać się polska edukacja. Badania pokazują, że w Polsce cały czas o wiele bardziej cieni się ciężką pracę niż kreatywność, natomiast na drugim biegunie są właśnie kraje skandynawskie, które jednak na kreatywność najbardziej stawiają. Jak to zmienić? I jako pierwszy pan Przemek Staroń. Bardzo proszę, 2 minuty. Wspaniale, bardzo dziękuję. To pytanie jest bardzo interesujące, przy czym ono tak naprawdę może niebezpiecznie zmierzać w stronę fałszywego dylematu, czy tworzyć własny, czy niejako inspirować się innymi. Ja chcę powiedzieć, że tak naprawdę nie ma tutaj sprzeczności. Z tego względu, że zacznijmy przede wszystkim od tego, że Montesquieu, już ten, który mówił o trójpodziale władzy, mówił o tak zwanym duchu praw. I on pokazywał, że każdy kraj ma pewną swoją własną rzeczywistość mentalną i różnego rodzaju prawa należy dostosowywać rzeczywiście do warunków mentalnych, jakie są w tym kraju. Co na przykład w Polsce jest bardzo istotne, dużo osób dyskutuje a propos nauczania religii w szkołach i pomija się taki jeden dość ważny element, że tak naprawdę na religii nie jest nauczana religia, co pokazują badania CBOS-u, które mówią, że 60% dorosłych katolików wierzy w talizmany i horoskopy, a 1/3 w reinkarnację, więc chyba taka teza dosyć słabo idzie. Natomiast generalnie to, co jest kluczowe, to to, że właśnie my musimy uwzględnić takie polskie warunki. I to nie chodzi o to, żeby kopiować produkt, jakim jest na przykład model fiński, tylko skorzystać z tej drogi, którą Finowie przeszli, jest to droga uniwersalna, czyli jest to droga rzeczywiście analizy, a my to mamy doskonale zrobione tutaj, bo mamy nie dość, że polskie produkty, takie jak raport NOE, czy innego typu raporty Radia Z, profesora Pyżalskiego i tak dalej, ale mamy także testy PISA i wiele innych. Natomiast oczywiście kolejnym etapem jest zapewnienie edukacji wolności, w rozumieniu wolności od i wolności do. To, co właśnie podkreśla wolna szkoła, czyli jakby traktowanie jej trochę tak, jakby była dzieckiem w inkubatorze. Nie dotykanie, nie robienie żadnych zmian, kiedy zmieniają się rządy. To wymaga pewnego paktu politycznego, takiego ponad wszystkim, to wymaga współpracy. Ja nie mam wątpliwości, że my coś takiego zrobimy, gdyż ja nie ukrywam, że, no dlatego zresztą wstąpiłem do Polski 2050, bo tu jest otwarcie na współpracę i dialog, a na opozycji mamy fantastycznych ludzi, z którymi wierzę, że naprawdę wspólnie pchniemy to do przodu i uspokoimy, bo przede wszystkim polska edukacja potrzebuje tego, żeby jej rękę podać, a nie tak jak Lex Czarnek na ręce patrzeć. Dziękuję bardzo. I jaka jest właśnie druga recepta na to, żeby zwiększyć kreatywność, zwiększyć patrzenie na kreatywność w polskiej szkole? 2 minuty dla pani Anny Zalewskiej. Bardzo proszę. To oczywiście zostało wymyślone i zapisane nie tylko w prawie oświatowym, dlatego że jak pewnie wszyscy dobrze wiecie, świat się tak zmienia, że co roku właściwie przychodzi zupełnie inna grupa. Bardzo często się zdarza, że w szkołach średnich
uczniowie mają dużo większą wiedzę od swoich nauczycieli. To też kłopot, jak być mistrzem, wychowawcą, tutorem właśnie dla takiego młodego człowieka. Ale oczywiście kluczem do wszystkiego jest nauczyciel. To, co jest sukcesem w Finlandii, bo myślę, że o tym systemie myślicie, on jest dosyć prosty, bardzo podobny do tego, które zaplanowaliśmy, choć łatwiejszym do wykonania, ponieważ tam jest 5 milionów obywateli, a u nas jest prawie 5 milionów uczniów, licząc sześciolatków, którzy uczą się w przedszkolu, w dodatku przy wsparciu finansowym państwa. Więc tam przez 30 lat kształcono nauczycieli, szukano metod, sposobów do tego, żeby właśnie tacy nauczyciele byli w szkołach. Przed polską edukacją duże wyzwanie, przed uczelniami duże wyzwanie, bo kiedy pisaliśmy prawo oświatowe, też analizowaliśmy, w jaki sposób kształceni są nauczyciele. Tak, mieliśmy wrażenie, że właściwie każda firma uzurpuje sobie prawo, doskonaląca oczywiście, do tego, żeby nauczyciela, czy wmówić komuś, że dzięki nim będzie nauczycielem. To jest klucz. Doprowadziliśmy też do małych korekt, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, na jakich uczelniach może uczyć się nauczyciel w sposób nowoczesny, wykorzystujący na przykład nowoczesne technologie, dlatego że nie wystarczyło zaplanować, że szerokopasmowy internet pojawi się wszędzie, nie wystarczyło wprowadzić tablice multimedialne, trzeba było do tego przygotować również nauczycieli. Dziękuję bardzo i przejdziemy do drugiego segmentu tej drugiej tury naszej dzisiejszej debaty i znów zacznie pan Przemek Staroń. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja tutaj pokazywałem Pinokia, któremu dokręciłem trochę dłuższy nos, bo jeżeli popatrzymy na rzeczywistość polskich uczelni wyższych, no to rzeczywiście, zresztą pani minister to tak ujęła bardzo słusznie, że to była mała korekta, więc rzeczywiście małe efekty. Natomiast ja bym się chciał odnieść do tego, bo tutaj rzeczywiście padło ze strony pani Anny, że uczniowie dużo więcej wiedzą. Ja się cieszę, pani Anno, że pani to mówi, ponieważ rzeczywiście ja nie ukrywam, że to jest niesamowite, jak młodzi ludzie próbują pokazać dorosłym, halo, grozi nam katastrofa klimatyczna, halo, potrzebujemy psychologów, edukacji seksualnej i tak dalej. I oni rzeczywiście często są dużo mądrzejsi niż dorośli. Ja pamiętam, jak kiedyś In Poland pokazał komentarz Polskiej Akademii Nauk, bodajże Komitetu Biologii Doświadczalnej albo Mikrobiologii, już nie pamiętam dokładnie, komentujący pani wypowiedź, że nie ma globalnego ocieplenia. Teraz się pani zajmuje środowiskiem, cieszę się, że i mam nadzieję, że w Glasgow, też pani już po wizycie w Glasgow, którą się pani jakże słusznie tutaj pisze na swojej stronie, że pani już nie ma takich wątpliwości i to na pewno jest dobre, z tego względu, że młodzi ludzie często na transparentach, na strajkach klimatycznych, zwłaszcza w ramach strajku, młodzieżowego strajku klimatycznego, mają takie hasła, które są jakby kluczowe i które dobrze to oddają. Czyli dlaczego każecie nam się uczyć, skoro nie słuchacie naukowców? I taki drugi punkt, o którym powiedziała pani Anna, to jest kluczem jest nauczyciel. To jest duża zmiana, naprawdę. I ja w ogóle bardzo się cieszę, bo jeszcze niedawno, jak pani rozmawiała z Arturem Dziamborem właśnie na My Politics, mówiła pani, że to uczeń jest najważniejszy. Ja zawsze mówię oczywiście, ale to tak samo jak pacjent w szpitalu. Oczywiście, że on jest najważniejszy, natomiast no bez lekarza albo z wyczerpanym lekarzem no niewiele on będzie w stanie zrobić, no bo sam się do respiratora nie podłączy. Dlatego cieszę się, że ta zmiana zaszła i tym bardziej no kluczowe jest to, jak zawsze podkreślam, że z pustego i Salomon nie naleje, tak samo jak w samolotach trzeba zakładać najpierw maseczkę sobie, a potem dziecku, trzeba wesprzeć nauczyciela. Problem jest taki, że niestety, ale te wszystkie dotychczasowe działania, zarówno no, w pani wykonaniu, jak i w wykonaniu pani następcy i obecnie mojego imiennika, no raczej są czymś odwrotnym. Jeżeli też mówi pani o prawie, to wróćmy znowu do tego prawa oświatowego. Tam jest cudowny zapis, ewidentnie też się tego odnoszący, że nauczyciel powinien realizować się w dążeniu ku dojrzałości osobowej. Ja od razu chcę powiedzieć, bo tutaj, wie pani, jest coś takiego jak neuronauka na przykład, takiego pluszowego neurona, mam mózg, ona mówi jasno, że człowiek nie osiąga dojrzałości osobowej w momencie, kiedy czuje się zaszczuty, nie ma warunków ekonomicznych, godnościowych na polscy nauczyciele, niestety i nauczycielki ich nie mają. Więc to chyba tyle, bo już boję się, że czas przekroczyłem. Dziękuję bardzo i na koniec drugiego segmentu 2,5 minuty dla pani Anny Zalewskiej, no bo jednak tutaj było trochę przedłużony czas wypowiedzi, także tak. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za tę dyscyplinę i sprawiedliwość. Pan Przemek posługuje się ogólnikami i różnymi gadżetami po to, żeby wzmocnić swoje wystąpienie, natomiast ja posługuję się faktami i konkretami. Jeżeli chodzi o zmiany w ustawie dotyczącej uczelni wyższych, to ta zmiana dopiero zaczęła się od 2019. Panie Przemku, pan zdaje sobie sprawę, jak długo trwają zmiany systemowe, jak długo trzeba kształcić nauczyciela po to, żeby rzeczywiście był tym nie tylko pełnym pasji, ale miał kompetencje, umiejętności, między innymi pracowania projektami. Pan to mówi metodą wow, a niektórzy mówią trzy razy N, nauczyć, nie nudzić. Szukane są różne rozwiązania, ale to utalentowany nauczyciel jest w stanie to realizować. Jeżeli chodzi o klimat i edukację seksualną, to znowu fakty. Proszę zerknąć do podstaw programowych z różnego rodzaju przedmiotów. Klimat został rozłożony na różnych przedmiotach. Mówi się o tym w polskiej szkole. Tak jak program wychowawczo-profilaktyczny może być tak konstruowany, żeby rzeczywiście mieć różnego rodzaju inicjatywy, które będą tę wiedzę, ale również aktywizm młodych ludzi wzmacniać. Panie Przemku, byłam tym ministrem edukacji, który o nauczycielu mówił zawsze dobrze, i tym ministrem edukacji, który zaczął wypłacać podwyżki od 2017 roku, po zamrożeniu od 2012. To jeszcze za mało, ale chcę przypomnieć, że to średnio 1000 zł, dla wychowawcy 300 zł. Jak pan pewnie pamięta, wcześniej bywało tak, że wychowawca otrzymywał 20 zł i tak naprawdę mało chętnych było do tego, żeby wziąć na siebie taką ogromną odpowiedzialność, bo trzeba było znaleźć sporo czasu na to, by współpracować z rodzicami, z dziećmi i być do ich dyspozycji. W związku z tym to wszystko zostało zatrzymane i zahamowane pandemią. Pandemia wywróciła nam stolik edukacyjny, przewartościowała. Słusznie pan mówi o psychologach, psychiatrach. Tak, jeżeli zerknie pan w statystyki, panie Przemku, to zauważy pan, że od 2015 roku wielokrotnie zwiększyła się liczba psychologów w szkole. Znowu jest to niewystarczające i jeżeli pan odsłucha wszystkie moje konferencje prasowe, za każdym razem powtarzam, w każdej szkole musi być pedagog i psycholog. I nie wiem, czy pan pamięta, ale ja uporządkowałam pensum pedagoga, dlatego że bardzo często bywało tak, że w jednym samorządzie to było 18 godzin, a w drugim 35. Dziękuję bardzo i tutaj postawimy kropkę w drugiej segmencie. Fakt faktem, co już zauważyła pani Anna, nie wiem, czy ta debata pobije rekordy oglądalności na MyPolitics, ale na pewno rekordy użytych rekwizytów w jej trakcie, ale jak już mówiliśmy o tym, jak pobudzić kreatywność polskich uczniów, jak zwiększyć znaczenie kreatywności dla polskiego społeczeństwa, przeszliśmy troszeczkę na tematy nowych, możliwych przedmiotów. No i właśnie następne pytanie będzie się tyczyć właśnie ich. Jakich przedmiotów potrzebuje polska szkoła? Co można by wprowadzić? Też w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie, który wymaga coraz to nowszych kompetencji zawodowych, kompetencji cyfrowych. Co moglibyśmy jeszcze zmienić, co moglibyśmy jeszcze wprowadzić? I jako pierwsza pani Anna Zalewska, 2 minuty, bardzo proszę. Oczywiście, że tak. Świat się zmienia, świat jest cyfrowy, w związku z tym rzeczywiście zostały podjęte już pierwsze kroki, już o nich wspominałam, to znaczy więcej informatyki, podstawy programowania od klasy pierwszej, niekoniecznie przy komputerze, ale przy klockach, może niekoniecznie Lego, przy grach planszowych. Oczywiście kształcenie nauczycieli tak, aby tablice multimedialne wykorzystywali nie jako ekran, ale jako pracę czy możliwość kreatywnego pracowania z uczniami na języku polskim, matematyce, chemii. Również te wszystkie
zabiegi związane z pobudzaniem kreatywności zostały wprost zapisane nie tylko w podstawach programowych, bo tam też jest wstęp, który jest wspólny dla poszczególnych przedmiotów. Między innymi jest taka zachęta do tego, aby nauczyciel co najmniej w 30% realizował swoje podstawy programowe przy pomocy projektów. Naprawdę, uczniowie mogą siedzieć jak chcą, mogą mówić, co mają do powiedzenia. Nauczyciel powinien kreować i zarządzać tak lekcją, żeby nie więcej niż 10 minut prowadzić swój własny wykład. To uczniowie powinni przede wszystkim pracować, to ich trzeba tak prowadzić, żeby zmierzać do wniosków, żeby oni byli w poczuciu odpowiedzialności za cały ten proces dydaktyczny i żeby się po prostu nie nudzili, bo wtedy łatwiej przyswaja się wiedzę. Proszę zauważyć, że uczniowie bardzo często wspominają nauczycieli bardzo trudnych, maturalnych przedmiotów, tylko dlatego, że po prostu byli świetnymi nauczycielami. To wszystko ma ich przygotować do tego, żeby być we współczesnym świecie otwartym, znać język, co najmniej angielski. Panie Przemku, musicie zrobić korektę, bo mówicie o nauce języka angielskiego. Nie zauważył pan zmiany w podstawach programowych, mianowicie nie ma dyskontynuacji. To znaczy, jak młody człowiek wybierze sobie jeden przedmiot, znaczy jeden język, to musi go kontynuować 12 lat, dlatego że to było naprawdę zmarnowanie pieniędzy. Kiedy w liceum młody człowiek mówił, że chce zacząć od poziomu podstawowego. Dziękuję bardzo pani Anno i zanim oddam głos panu Przemkowi Staroniowi, dwie sprawy, też tutaj wydłużę 30 sekund i jak właśnie te zmiany ocenia pan Przemek, bardzo proszę. Nie słychać. Nie słyszymy pana Przemka. Nie słyszymy. To są właśnie bardzo nowoczesne technologie. Bardzo, bardzo stłumiony dźwięk. Tak więc poczekamy, może coś, jakiś, nie wiem, kabelek się poluzował, może coś w ustawieniach przeskoczyło, natomiast damy jeszcze to ja panie Mikołaju może tylko jeszcze dodam, czekamy na pana Przemka, że nie widzę powodu do tego, żeby dokładać jakichkolwiek przedmiotów. Te wszystkie kwestie obywatelskie, klimatyczne, one po pierwsze mogą być realizowane na lekcji wychowawczej, po drugie realizowane w programie wychowawczym, jak również tak naprawdę na każdej lekcji uczymy obywatelskości, bo naprawdę na matematyce podczas żywych zajęć nauczyciel też kreuje określone podstawy. Panie Przemku, czy się słyszymy, czy... Proszę zauważyć, że po prostu mamy wystarczającą już liczbę przedmiotów, mamy wystarczający czas. O, przepraszam bardzo. Halo? Tak, słychać. Tak już słychać? O, nawet rozwinięta wypowiedź pani minister, super. Tak więc nawet 3 minuty dla pana Przemka na początku właśnie debaty o nowych możliwych przedmiotach w szkole. Bardzo proszę. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że pani Anna mówi o tym, żeby nie dokładać nowych przedmiotów, bo rzeczywiście my o tym mówimy cały czas w Polsce 2050, więc cieszę się, że pani czyta nasze programy. Natomiast odpowiadając na to pytanie, ja chcę w zasadzie tutaj odnieść się, bo to będzie doskonałe połączenie. Padło tutaj pytanie w tym, znaczy to poprzednie zawierało odniesienie do kreatywności. Ja nie muszę mówić o tym eksplicite, właśnie dlatego mam gadżety. Pokazuję, jak można robić. Jutro jest, tak jak mówiłem, Dzień Logiki, więc pani Anno, fałszywy dylemat pod tytułem ja używam konkretów i faktów, a pan używa ogólników i gadżetów. No powiem szczerze, że to jeszcze jest błąd przesunięcia kategorialnego. Ja naprawdę myślę, że ministra edukacji jednak mogłaby zadbać o ten taki wyczerpujący poziom logiczny. Powiedziała pani o pandemii. Właśnie tutaj jest kluczowa sprawa, bo pani często mówi o tym, że gdyby pandemii to nie było, to w ogóle byśmy widzieli efekty. Pani Anno, prawda jest taka, że to, czego edukacja powinna nauczyć młodego człowieka przede wszystkim, to jest radzenie sobie we wszystkich sytuacjach, jakie przynosi życie. Niezależnie od tego, czy będzie pandemia, czy uderzy kometa, tak odniosę się do tego filmu, nie patrz w górę chociażby, cokolwiek. Ona powinna nauczyć takich fundamentalnych umiejętności, umiejętności uczenia się. I to jest kluczowe. I teraz problem jest taki, że polska szkoła niestety tego nie uczy. I niestety, ale to nie jest tłumaczenie żadne, bo przyszła pandemia. Właśnie gdyby ten system działał w porządku, to byłaby taka sytuacja, że
uczniowie i uczennice byliby w stanie się odnaleźć w tych trudnych warunkach. O tym doskonale zresztą pisze Harari w swoich książkach, nie będę tego póki co tak za bardzo rozwijał. Natomiast bardzo istotne jest właśnie w kontekście tej chociażby pandemii, że wie pani, no, sytuacja z zdalną edukacją pokazała, jak to wszystko było nieprzygotowane. Zresztą przecież było to słynne spotkanie nauczycieli roku z panią, Marcin Zarut, nauczyciel roku 2013 nie mógł przyjechać, poprosił o łączenie zdalne, to było jakieś 2 lata przed pandemią, pani nie wyraziła zgody. No więc jeżeli ministra edukacji no jakby jest taka sceptyczna do nowych technologii, dziwić się, że potem nie jesteśmy w stanie w kraju udźwignąć edukacji zdalnej. Natomiast bardzo ważne w tym wszystkim także jest to, bo pani mówi o tych algorytmach. Ja czytałem pani wypowiedź, pani mówi o konieczności nauczania matematyki, jako że żyjemy w świecie algorytmów. Pani Anno, algorytm w tym świecie, w którym żyjemy, to nie jest pojęcie matematyczne, tylko to jest pojęcie z zakresu kognitywistyki oraz różnego rodzaju tego typu dyscyplin informatyki. Ale tam są działania. Matematyki, oczywiście, działania tak, algebraiczne, tak. Działania algebraiczne rzeczywiście pomogło nam się odnaleźć w świecie zmiksowanych algorytmów. Natomiast chcę podkreślić jasno, że mówi pani o tym, o tych kwestiach klimatycznych, więc ja może pozwolę sobie zacytować właśnie to, co wykryli nasi eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, a propos tego słynnego przedmiotu HEAT, czy tam z tym S na początku, a propos właśnie klimatu. Uwaga, uczeń ma scharakteryzować to w podstawie programowej koszty finansowe i społeczne polityki klimatycznej oraz potrafi wskazać różnicę między ekologią a ekologizmem, co rodzi skojarzenia z publicystyką promującą postawy negacjonizmu klimatycznego zamiast kształtowania wrażliwości na globalne problemy współczesności, których podważanie stanowi jednocześnie formę legitymizowania antynaukowego dyskursu, co zresztą też wytknął pani wtedy Komitet Biologii Polskiej Akademii Nauk. I zbierając to wszystko, chcę podkreślić jasno, że edukacja powinna przygotować do tego, żeby radzić sobie w życiu. Tu jest wiele bardzo różnych aspektów. My to oczywiście szczegółowo w Polsce 2050 przedstawiamy i już niedługo będzie release naszego programu. Natomiast cały czas podkreślam, trzeba zajrzeć do samego jądra, czym jest edukacja, jak się uczy nasz mózg. I nie zagadywać tego i nie robić jakiejś takiej propagandy sukcesu, bo pamiętajmy o tym, że polski uczeń, tak jak pokazują testy PISA, jest po prostu w strasznej kondycji, w strasznej. I niestety, ale fundowanie mu stresu w postaci takiej, że się go straszy, na przykład jak, no nie wiem, chociażby ten słynny stres mniejszościowy osób LGBT, nie wiem, czy pani ma tego świadomość, że to przenika bardzo mocno na osoby nie LGBT, za pomocą generalizacji bodźca. Bo jeżeli człowiek cały czas dostaje informację, że tęcza, to jest coś złego, to może pojawić się w nim agresja do osoby, która nie jest LGBT, a się kolorowo ubrała, czego przypadki mamy non-stop. I to jest bardzo, bardzo ważne. I na pewno plany Przemysława Czarnka a propos podnoszenia pensum no, też nie sprzyjają tego, gdyż nauczyciel, który jest wyczerpany, zdemotywowany, niestety nie będzie w stanie prowadzić właśnie tych przedmiotów, które są nam fundamentalne, czy tych obszarów tematycznych, psychoedukacji, edukacji seksualnej, czy załóżmy właśnie edukacji klimatycznej, antydyskryminacyjnej i tak dalej. I na razie dziękuję. Dziękuję bardzo, już nie chciałem przerywać, ale oczywiście minutę dodam pani Annie do wypowiedzi i jeszcze tutaj kilka wątków było poruszonych, ale właśnie doprecyzuję jeszcze pytanie o jedną kwestię w tych ostatnich dwóch wypowiedziach, które będą mieli państwo. Właśnie jak oceniają państwo, jak poradziła sobie polska szkoła właśnie z nauczaniem zdalnym, z COVID-19 i bardzo proszę pani Anna Zalewska, 3 minuty. Bardzo dziękuję, ale panu Przemkowi dosłownie 2 zdania. Pani Przemku, 17 lat uczyłam, w tym 15 lat w liceum ogólnokształcącym, byłam wicedyrektorem i byłam organem prowadzącym, posłem, który zajmował się między innymi edukacją, więc system znam w całości i chciałam, pisząc razem z ekspertami prawo oświatowe, dotknąć każdego obszaru po to, żeby wspierać ucznia i nauczyciela. Wielu nauczycieli też pracowało przy tym prawie oświatowym. Większość przywilejów, nie wiem czy pan pamięta, właśnie prawo oświatowe oddawało nauczycielom, między innymi słynne godziny karciane. Ale wracając do tego sformułowania, że szkoła powinna uczyć, żeby dziecko, młody człowiek umiał zachować się w każdej sytuacji, tak. To pełna zgoda, tak są projektowane przepisy. Znowu kluczem jest nauczyciel, w jaki sposób przygotuje ucznia, w jaki sposób te wszystkie jego kompetencje podniesie, bo te kompetencje niekoniecznie muszą być podnoszone na osobnych zajęciach. To się robi codziennie
i na każdej lekcji. Kluczem znowu jest nauczyciel, który potrafi te kompetencje wyłowić, wesprzeć ucznia, jeżeli ich nie posiada. Chcę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o pandemię, to cały świat sobie nie poradził. I gdyby nie to, że z taką determinacją wprowadzaliśmy szerokopasmowy internet, to mielibyśmy 10% szkół, bo taką sytuację zastałam, jeżeli chodzi o szerokopasmowy internet. Jeszcze raz przypomnę o multimedialnym sprzęcie i o tym, że w marcu 2019 doprowadziłam do rozstrzygnięcia, poprosiłam, przepraszam, Ministerstwo Cyfryzacji, żeby 50 milionów przeznaczyła na kształcenie nauczycieli właśnie w zakresie wykorzystywania multimedialnego sprzętu. Nie wiem, czy pan wie, ale w polskim systemie mam takie europejskie narzędzie, które się nazywa Selfie. Ja je prezentowałam w jednym z warszawskich liceów razem z komisarzem, wtedy komisarzem z tamtej kadencji, gdzie przedstawiliśmy różnego rodzaju narzędzia do tego, żeby szkoła sama mogła sprawdzić, w jaki sposób zarządza cyfrowo, a młodzież pokazywała, jak eksperymentować cyfrowo i jak tym zarządzać również na lekcjach wychowania fizycznego. W związku z tym, nie myśląc o pandemii, robiliśmy wszystko, żeby nie gadać, nie dyskutować, tylko po prostu tylko zrealizować. Panować. I żeby szkoła nie musiała czekać na samorząd, bo on jest odpowiedzialny za budynki, za remonty. Tak nas podzielono z naszymi pieniędzmi i naszymi zadaniami. Dziękuję bardzo i na koniec 2 minuty dla pana Przemka Staronia i przechodzimy do ostatniego, czwartego segmentu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Pani Anno, mówi pani o tym, że pani wspierała nauczycieli, to rozumiem, że to, że jak pani zbanowała mnie, innych nauczycieli roku, Pawła Lęckiego, rodziców, uczniów, uczennice na Facebooku, ja w tej chwili nawet już nie mogę wyświetlić pani profilu, to rozumiem, że to element wsparcia, tak? W fantastyczny sposób. Natomiast ja powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że w ogóle mówimy tutaj w końcu o nauczycielach tak realnie, no bo tutaj po prostu mam wrażenie, jest pies pogrzebany. Prawda jest taka, że państwo wielokrotnie pokazywaliście, że wy albo nie rozumiecie tego, że to nauczyciel jest kluczową dźwignią, która pozwoli ucznia naprawdę uczynić najważniejszym, albo po prostu nie chcieliście tego zrobić. Pani stosuje taką znaną technikę argumentacyjną, polegającą na ekspansji erystycznej, podkreślaniu ja, co ja zrobiłam i tak dalej, tylko wie pani, prawda jest taka, że pani może mówić, natomiast jakby raporty różnego rodzaju, naprawdę płynące z bardzo wielu obszarów, pokazują, że polski nauczyciel jest wypalony, wyczerpany, przeżywa w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo dramatyczną sytuację i teraz w momencie, kiedy, tak jak już mówiłem wcześniej, w momencie, kiedy mamy do czynienia z kimś takim, kto nam prowadzi młodego człowieka, czyli tak jak w samolocie założyć maseczkę tlenową, no to raczej się chyba powinno go wesprzeć. A tymczasem mamy teraz wprowadzane Lex Czarnek, które próbuje nauczycieli zastraszać, ograniczać ich autonomię, wolność. Znowu przypominam tutaj, neuronauka pokazuje jasno, nie tędy droga. Poza tym, ale jakiś mam przykład, monety, panie Przemku. Ja cały czas mówię przykłady. Ja mogę pani tutaj rzucić raporty, mogę pani mówić case study, nie ma sprawy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, bardzo prosty przykład. Mam tu monety z banku Gringota. Niestety nie jestem w stanie nimi płacić. Jak byłem nauczycielem, również nie byłem w stanie nimi płacić. Nauczyciel, jak był strajk nauczycieli, bo to jest kluczowa sprawa, niestety został, polski nauczyciel został tak naprawdę doprowadzony do totalnej degrengolady. Kiedy walczyliśmy o to, próbując wam uświadomić, że bez godności ekonomicznej nie jesteśmy w stanie normalnie pracować, że to oczywiście nie jest tylko strajk o pieniądze, ale o wiele innych rzeczy, ale pieniądze nie są niczym złym. Państwo próbowaliście za pomocą swoich mediów pokazywać, że chodziliśmy do Starbucksa, spotykaliśmy jakieś zapłakane kuzynki, pokemony, czy już naprawdę nie pamiętam, co wymyśliliście. Natomiast kluczową sprawą jest to, że żadnych podwyżek nie było. To, co pani mówi, to jest dokładnie cały czas realizowanie tej ekspansji rystycznej. Natomiast to serio nie ma się absolutnie nijak do tego, co jest. I właśnie tutaj kluczową kwestią jest kwestia pensum. I ja cały czas podkreślam, że tak naprawdę to mówienie o tych przywilejach nauczycieli, no ja rozumiem, że to jest, nie wiem, że jakieś ładne słowo przywilej, ale to znowu mamy tutaj syndrom Pinokia. Z tego względu, że de facto nauczyciele w szkole ponadpodstawowej muszą stać 25 godzin przy tablicy. Jeżeli my weźmiemy pod uwagę uśrednienie okienka, łącznie to wychodzi jakieś 35. Gdzie jest w takim razie czas na przygotowanie do zajęć, gdzie jest czas na rozwój ten osobowy, który jest zapisany w dokumentach oświatowych? Tego nie ma. I problem jest taki, że
jak pani by zeszła do takiej realnej, fizycznej pracy nauczyciela obecnie, to by zobaczyła pani, że tam jest dramat. Wie pani, ile nauczycieli i nauczycielek odeszło z zawodu? I to nie tylko z powodu dramatycznej sytuacji ekonomicznej, ale oni mają dość tej pogardy, która cały czas płynie z narracji rządowej. I naprawdę podkreślam jeszcze raz Solicitudo Rei Socialis, encyklika na Pawła II. Może pani deklarować werbalnie, wszyscy możecie deklarować werbalnie. I co z tego? Co z tego? Przypomina mi się taki, tym zakończę, taki obrazek, który kiedyś znalazłem w internecie, że chłopcy do zabawy rzucają kamieniami w żaby. Żaby umierają na poważnie. My, dzieci, którym się liczba prób samobójczych podwoiła, nauczyciele odchodzący z zawodu, chorujący na depresję, na wypalenie zawodowe, my cierpimy naprawdę. To warto wziąć to pod uwagę, kiedy się będzie pamiętać o chrześcijańskim systemie wartości i uniwersalnej etyce. Postawmy kropkę w trzecim segmencie. Do tego tematu na pewno wrócimy jeszcze w piątym czy to w szóstym segmencie. Przypominam widzom o tym, że będzie możliwość interakcji poprzez zadawanie pytań w ostatnim segmencie i po przeanalizowaniu szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego. Ostatni segment pytania od prowadzącego będzie tyczył się właśnie wyższej edukacji. I czy według państwa studia, mówiąc kolokwialnie, spowszedniały i czy nie powinno się zmienić modelu wyższej edukacji? W Polsce mamy wielu magistrów, ale przez wiele, wiele lat problemem było to, że ludzie po studiach nie mieli za bardzo perspektyw, często nie mogli pracować w zawodzie. I zacznie pan Przemek Staroń, 2 minuty, bardzo proszę. Prawda jest taka, że problem ze szkolnictwem wyższym dotyka tak naprawdę trzech wielkich sektorów, bo to jest z jednej strony rzeczywiście problem samej dydaktyki, ale to jest także problem relacji do rynku pracy oraz do sektora, jakim są badania, nauka i rozwój. I teraz sytuację mamy taką, że jeśli chodzi o dydaktykę, bardzo wielu studentów i studentek narzeka na to, że po prostu studia są przeraźliwie nudne. No a jak wiemy, mózg się uczy wtedy, kiedy się bawi. W związku z tym problem jest taki, że edukację wyższą należy tak przeorganizować, żeby naprawdę prowadzący mieli możliwość i też takie poczucie wolności korzystania i budowania tej dydaktyki tak naprawdę jak najlepiej. I tutaj właśnie jest kwestia projektowania, eksperymentowania całej po prostu wielkiej gamy. Druga sprawa to jest właśnie połączenie z tym sektorem nauka, badania i rozwój. Problem jest taki, że polskie uczelnie niestety, no mówiąc krótko, nie mają renomy. One są gdzieś w jakichś ogonach różnego rodzaju rankingów i problem też jest taki, że wzmacniają to takie sytuacje, jak przyjeżdża na przykład student innego koloru skóry i potem okazuje się, że jest pobity. W związku z tym no raczej nie przynosi to dobrego PR-u polskie studiowaniu w ogóle w Polsce. I teraz jakby kolejna sprawa to jest właśnie ten rynek pracy. Studia muszą tak wyglądać, żeby one rzeczywiście były na maksa dostosowane do realiów rynku pracy. Prawda jest taka, że wiadomo, gdybyśmy prześledzili tutaj historię powstania uniwersytetów, universitas, poznanie teoretyczne, no moglibyśmy powiedzieć, że przecież jak się studiuje, no to trzeba przede wszystkim skupić się na teorii, ale właśnie świat się zmienia i trudno teraz nie wiązać rzeczywiście realiów dotyczących studiowania z realiami rynku pracy. Niestety nie ma żadnych takich analiz, które by precyzyjnie pokazywały, ile potrzeba, na przykład jakie jest zapotrzebowanie konkretne na dane zawody. Poza tym ludzie, i tutaj wracam do nauczycieli. Niestety nie słychać po raz kolejny pana Przemka. Chyba pani Anna również nie słyszy. Nie. Tak więc damy chwilę na naprawienie problemów technicznych. I, halo. Tak, dwa zdania, żeby dokończyć wypowiedź, bo już akurat mimo wszystko czas się kończył. I przekazuję głos pani Anie, także bardzo proszę. Halo? Czy ja? Ale już tak nie, to że niech pan Przemek skończy. Halo? Tak, już mogę, tak? Tak, bardzo proszę. I powiem szczerze, że tutaj oczywiście tych problemów jest dużo, dużo więcej, bo to jest kwestia też absolutnych, na różnych polach widocznych nierówności w dostępie do wszelkich usług związanych ze studiowaniem. To dotyczy zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i osób także, które po prostu czują się w jakiś sposób dyskryminowane, boją się oczywiście powiedzieć o tym innym. Natomiast znowu, no właśnie, wracamy do nauczycieli. Nauczyciele są doskonałą grupą, która pokazuje dramat właśnie relacji
studiów do rynku pracy. Bo w tej chwili tak naprawdę ludzie, którzy kończą studia, oni do polskiej szkoły zdewastowanej, polskiej szkoły przestraszonej, po prostu nie chcą iść. I to jest właśnie potworny problem, patrząc też na potężne braki kadrowe, jakie są, no, który wiąże się zasadniczo właśnie zarówno z tą warstwą akademicką, jak i z zakresem szkolnictwa. I na tym póki co postawię kropkę albo średnik. Dziękuję bardzo. Tutaj jako, że czas troszeczkę został przedłużony, to również o 30 sekund przedłużę czas pani Annie i są komentarze, że ciekawe, że pani minister się nie zacięło. Tutaj od razu odpowiadam, naprawdę nie mam dostępu do kabelków w mikrofonie pana. Pan Przemek musi zaświadczyć, że nie naprawdę było pana ingerencji, panie Mikołaju. Tak, naprawdę nie przecinamy, nie mam, My Politics nie ma aż takiej mocy, także bardzo trzeba być spokojnym i... Ale to są tylko problemy techniczne, naprawdę, to w ogóle żaden problem, to się zdarza wszystkim i w ogóle. Dokładnie, tak więc przekazuję głos pani Annie, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Z wieloma kwestiami, o których mówił tutaj pan Przemek, się zgadzam. Chcę przypomnieć, że polskie uczelnie są bardzo samodzielne i bardzo niezależne. I one przede wszystkim kształtują swój profil, przede wszystkim one zachęcają absolwentów do tego, żeby właśnie u nich studiowali. My mieliśmy i mamy duży problem związany z niżem demograficznym. Wiele uczelni borykało się z ogromnymi kłopotami finansowymi, po prostu upadało. Niektóre musiały upaść, dlatego że jest wiele niepublicznych szkół dalej funkcjonujących, które w ogóle świadczą edukację na bardzo, bardzo niskim poziomie. No, czasami ludziom po prostu jest potrzebny dokument, że ma wyższe wykształcenie, czyli skończył licencjat. Oczywiście uczelnie powinny inspirować, powinny dostawać w cudzysłowie absolwenta, który jest właśnie samodzielny, właśnie umiejący się uczyć, bo to jest bardzo istotne, ale to są, powinny być uczelnie, które dają możliwości różnego rodzaju twórczego działania, badania i również doświadczeń, tak? To znaczy zbliżenia i takie są założenia ustawy. Panie Przemku, przypominam, ona zaczęła się dziać od 2019 roku i tak naprawdę zaczęła się pandemia, więc studenci przecież prawie nie funkcjonowali na swoich uczelniach. Tak powinno wyglądać, tak tutaj zgadzam się z panem Przemkiem. Jest sporo badań i robi to, no teraz już jedno ministerstwo, ale robiło to Ministerstwo Nauki. To jest system badający, gdzie absolwenci odnajdują się na rynku pracy, jak również w Ministerstwie Edukacji zostało przygotowane takie narzędzie, które pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na jakie zawody. Między innymi po to, żeby pomóc dyrektorom właściwie przygotowywać się do kolejnych lat, żeby szkolnictwo branżowe rozwijać i żeby ono jak najbardziej było związane z rynkiem pracy. To, co bardzo ważne, to student, i myślę, że pan Przemek się ze mną zgodzi, powinien mieć świadomość, myślę, że chyba młodzi ludzie mają tę świadomość, że nie ma czegoś takiego jak stała praca przez całe życie. Tak naprawdę zmiany zachodzą w takim tempie, że absolwent określonej uczelni musi być przygotowany do ciągłej zmiany. Bo tak jak już powiedzieliśmy, tak, my nie wiemy, jakie za 5, za 10 lat będą zawody, więc on po prostu musi umieć dostosowywać się do każdej sytuacji, tak, do zmieniającego się świata. Cieszę się, że pani cytuje moje słowa. Dziękuję bardzo i na koniec jeszcze po 2 minuty na głowę, natomiast mamy ciekawe pytania też od widzów dotyczące tego, na przykład propozycja, jeden pan zaproponował, czy na przykład pomysł likwidacji studiów zaocznych byłby jakąś próbą rozwiązania tego problemu. Ludzie też piszą o swoich wspomnieniach z czasów studiowania. Tu jedna pani napisała o tym, że studiowała na UJ-cie w Krakowie i napisała, iż to była nuda, natomiast dzisiaj studiuje po kilkunastu latach dziennikarstwo w Wielkiej Brytanii i że tam jest zupełnie inaczej. Wskazuje nas na to, że student tutaj jest podmiotem, a w Polsce przedmiotem.
W związku z tym chciałbym o głos ludzi rozwinąć drugą część, drugi segment, drugą część czwartego segmentu naszej dzisiejszej debaty. Oczywiście dodam po minucie również Państwu, tak więc 3 minuty, żeby też odnieść się do tego, co ludzie piszą nam cały czas w komentarzach. Także bardzo proszę, zacznijmy od pana Przemka Staronia. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, pani Anno, pani się cały czas nie odniosła do kwestii tego banowania w ogóle i to jest ciekawe, bo to jest... Zostawiam sobie pani... to na oświadczenie, pani Przemku. Aha, na oświadczenie. Okej, okay, dobrze, fantastycznie. Natomiast to, co chciałem podkreślić jasno, to to, że my tu w ogóle prowadzimy jakieś takie rozmowy, które wchodzą w analizy różnego typu fragmentów, natomiast gdzieś tam tej rzeczywistości. Natomiast chciałbym podkreślić z całą mocą, że cały czas mamy do czynienia z problemem najważniejszym, mianowicie takim, że cała reforma, którą pani tak nieustannie zachwala, została drobiazgowo, doszczętnie zmierzona przez Najwyższą Izbę Kontroli. To jest fakt, tak a propos tych faktów, o których pani mówi. Po drugie, jeżeli popatrzymy sobie na rzeczywistość finansową, znowu weźmy fakt. Nauczyciel stażysta w tej chwili od 1 stycznia dostaje poniżej, co jest bardzo ważne, poniżej pensji minimalnej krajowej. Więc jakby jeżeli mówimy o faktach i podstawach i chcemy rozmawiać o studentach i tym, że ludzie chcą się rozwijać i chodzić na studia wyższe, zacznijmy od tych faktów, że oni funkcjonują w systemie, który został zjechany całkowicie przez najwyższy organ kontrolny w tym kraju. Ponadto nie ma w żaden sposób możliwości, żeby zachęcić ich właśnie także na poziomie finansowym. Po drugie, mam poczucie, że w tej dyskusji oczywiście umyka nam rzecz, od której my zaczęliśmy. No wiadomo, to jest taka jakby struktura debaty. Natomiast chwilę przed naszą debatą zostało uchwalone Lex Czarnek. Prawo, które jak wykazało bardzo wiele gremiów naukowych, różnego typu ekspertów i ekspertek, wielka inicjatywa konsorcjum różnych organizacji Wolna Szkoła, tak naprawdę no, zmiażdżyło to i tak jak ja powiedziałem jasno, no, nie, nawet się nie zgadza z żadnymi danymi naukowymi, jest to antynaukowe całkowicie. I teraz jakby jeżeli my chcemy w jakikolwiek sposób rozmawiać o rzeczywistości studiowania, o pomysłach jakichś takich konkretnych, strukturalnych, to ja chciałbym przypomnieć tylko, że my cały czas funkcjonujemy w rzeczywistości tych faktów, które przed chwilą wymieniłem, czyli tak naprawdę dramatycznej sytuacji finansowej nauczycieli, zresztą w ogóle nas wszystkich, tak, bo my to doskonale widzimy, co się dzieje, jak dostajemy wszyscy od tego tak zwanego Polskiego Ładu, nie powiem po czym. Po drugie, no jakby nie patrzeć, będziemy teraz pracować w realiach, które no, siłą rzeczy zmuszają do nieustannego kontrolowania siebie, sprawdzania, jakiegoś takiego uważania, lęku. Naprawdę lęk nie jest dobrym sprzymierzeńcem jakiegoś skutecznego, kreatywnego funkcjonowania. Jeżeli my mamy to wszystko, tak, czyli mamy tutaj tę naszą słynną Ambridge z tymi dekrecikami edukacyjnymi, to proszę mi wierzyć, myślenie o tym, jak zdać egzaminy i zostać aurorem, to jest dość poważna sprawa, która średnio może z tego wynikać. Dlatego to chcę bardzo, bardzo tutaj jasno podkreślić. Ja jednocześnie chcę powiedzieć wszystkim, którzy zadają te pytania, bardzo mi się też podobało a propos tej nudy, ja tu zresztą mam taką książkę dr I. Kazimierczyk, Oblicza nudy szkolnej i doskonale jakby kumam to w każdym aspekcie. Ja chcę jasno podkreślić, że nikt, kto teraz funkcjonuje w tym systemie, wierzcie, nie zostaniecie sami. My będziemy naprawdę walczyć mimo tych różnego rodzaju prób ekspansji erystycznej, opisu werbalnego, łagodzenia tego, bo tak naprawdę no, takie próby są podejmowane. Dziękuję bardzo i na koniec czwartego segmentu 3 minuty dla pani Anny Zalewskiej. Bardzo proszę. Dziękuję za to sformułowanie, próby podejmowane, bo ani próby, ani podejmowane, ale to ostatnie zdanie świadczy o tym, że całe to wystąpienie pana Przemka było tylko i wyłącznie jakąś antycypacją. Ale padły konkretne pytania dotyczące studiów zaocznych i tego, czy powinno się być przedmiotem, czy podmiotem na uczelni. Studia zaoczne zawsze są potrzebne, dlatego że one służą między innymi nie tylko uzupełnianiu wykształcenia w sensie, kiedy potrzebujemy, a na przykład nie stać nas, musimy pracować i jednocześnie stałemu doskonaleniu, można sobie przypomnieć o studiowaniu w wieku 40-50 lat albo mieć kolejny kierunek, więc na pewno tak, choć powinny być rzeczywiście na wysokim poziomie i oczywiście powinno być tak, że student jest podmiotem, a nie przedmiotem, ale zachęcam organizację
organizacje studenckie, one są dosyć silne w Polsce. Dobrze by było, żeby umawiały się z senatami, z rektorami na poważne rozmowy, żeby jednak w jakiś sposób oceniać pracę wykładowców, jeżeli gdzieś czują się nie tak traktowani, ewentualnie wykładowcy nie są przygotowani. Ale oczywiście pan Przemek uciekł od tematu, więc proszę się nie martwić. Ja też nad tym ubolewam i dlatego rozpoczęłam i razem rozpoczęliśmy dbanie o pensję nauczyciela i proszę nie mówić o tym, że nie było podwyżek. Średnio to jest 1000 zł. To widać absolutnie w każdej kieszeni. Oczywiście, że stażysta zarabia za mało i chcę pana zmartwić, bo związki zawodowe nie chciały pozwolić na spłaszczenie i dorównanie do nauczycieli dyplomowanych, których jest ponad 60%. I od stycznia pensja minimalna, panie Przemku, i to tak to działa, będzie wynosiła ponad 3000 zł i takie musi być minimalne wynagrodzenie. To jest nieprawda, to jest niesamowite, naprawdę. To jest absolutnie niezgodne z prawem. Chyba, na razie nie przerywajmy sobie, będzie teraz zaraz segment wzajemny. Ale, dobrze, ale jeszcze jedno zdanie sobie pozwolę, bo pan Przemek odniósł się do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Panie Przemku, na pewno pan całego tego raportu nie przeczytał, dlatego że to jest absolutnie raport, który mówi o tym, co nie zrobiły samorządy, a do mnie zalecenie było jedno. Przypomnę, że to jest raport, kiedy ja już rozpoczęłam kampanię wyborczą. Mówiąc szczerze, wiedziałam, że tak będzie. Mianowicie było to tylko i wyłącznie takie zalecenie mówiące o tym, że mamy monitorować tak zwany podwójny rocznik. I dobrze pan wie, że w 90% uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru. Myślę, że do dyskusji na temat raportu NIK z 2019 roku trzeba byłoby zaprosić ówczesnego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Może uda się to zrobić jeszcze na naszym kanale. Natomiast tu zamykamy czwarty segment i przechodzimy do segmentu. Ale zabieramy ze sobą ten raport, czytamy i mówimy. Czytamy, analizujemy raporty kontrolerów NIK i w ramach piątego segmentu jako pierwsza panu Przemkowi Staroniowi pytanie zada pani Anna Zalewska, tak więc bardzo proszę. Panie Przemku, ja właściwie jedno pytanie trochę rozbudowane, bo rzeczywiście no, edukacją się interesuję. Zapowiedzieliście państwo, że pokażecie swój program. Ja po pierwsze chciałam zapytać, ile ten program będzie kosztował, co to znaczy, że oddacie szkoły samorządom, jak one są zabrane i jak to się ma do wyrównywania szans edukacyjnych i jakie kompetencje będzie mieć ten pomysł, który zastąpi między innymi kuratoria oświaty. Odpowiem pani bardzo krótko. Zapraszam na wypuszczenie tego 28 lutego. To jest w zasadzie tyle, co mogę powiedzieć na tę chwilę, gdyż nie będę robił spoilerów. Natomiast powiem szczerze, że ja mam tutaj pytanie do pani, które no, cały czas mi chodzi po głowie, bo pani tutaj wspomina o tej Najwyższej Izbie Kontroli, że to kampania wyborcza. Ja znalazłem taką informację, że pani w 2011 roku poprosiła Najwyższą Izbę Kontroli o przeprowadzenie pewnego jakiejś tam kontroli gdzieś tam w obszarze tym pani, gdzie pani działała. Co się takiego zmieniło w Najwyższej Izbie Kontroli, że w jednym roku pani jej ufa, a w drugim już niekoniecznie? Czy jakieś nadanie polityczne? To jest w zasadzie jedno pytanie, jeszcze drugie mi takie chodzi po głowie, jeżeli mogę. Mianowicie zastanawiam się, czy pani jako no tutaj, nie wiem, osoba, która posługuje się cały czas tymi wszystkimi informacjami, czy naprawdę jakby pani nie ma takiej refleksji, że przecież te wszystkie rzeczy, o których pani tutaj wspomina, to jest jawne mówienie nieprawdy. Serio, jeżeli chodzi o te zarobki nauczycieli i tak dalej. Przecież my doskonale wiemy, jak jest. Zastanawiam się po prostu nad tym. No, fascynuje mnie to niesamowicie, więc to póki co tyle. Dziękuję panie Przemku. Nigdy nie mówię nieprawdy. Mogę się mylić, natomiast ja posługuję się danymi. Zanim podjęliśmy decyzję o tym, że reformujemy szkoły, przede wszystkim przekształcamy gimnazja, musieliśmy doprowadzić obowiązujący system informacji oświatowej do absolutnej perfekcji, żeby z niczym w żaden sposób się nie pomylić.
Tam liczymy absolutnie wszystko, również pieniądze nauczycieli z dwóch pasków z reguły, prawda? Nie tylko tego z góry, ale również z dołu, gdzie nauczyciele wpisują nadgodziny i między innymi zastępstwa, jak również liczymy te wszystkie kwestie, które są po drodze. Świadczenie urlopowe, trzynastka, dodatek za wychowawstwo, dodatek za trudne warunki pracy. Przypomnę, panie Przemku, tak się liczy też w gospodarce, że wszystkie dodatki stanowią średnią. Na początku mojego urzędowania było 48-49 miliardów subwencji oświatowej, teraz jest według mnie około 52 miliardów, a to przede wszystkim pensje nauczycieli. Mówi pan o Najwyższej Izbie Kontroli. Ja też z dużym rozżaleniem przyjęłam to ostatnie badanie właśnie przedwyborcze pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, dlatego że chcę panu powiedzieć, że bardzo dobrze mi się współpracowało z Najwyższą Izbą Kontroli. Mało tego, większość zapisów prawa oświatowego wynikała z raportów Najwyższej Izby Kontroli. Jak pan sobie, że tak powiem, odkręci konferencję prasową, na której prezentowałam prawo oświatowe i oddawałam do konsultacji społecznych, w 2 miesiące oprócz ustawowych konsultacji zrobiliśmy 1500 spotkań, mówiąc o prawie oświatowym. Więc właśnie tam posługiwałam się autorytetem Najwyższej Izby Kontroli. Ale panie Przemku, być może gdzieś kiedy panią skrytykowali, to już absolutnie autorytet padł. Bardzo się będą, być może będą się przecinać. Pewnie jeszcze wrócimy do tego raportu i przeanalizujemy, dlatego że w odbiorze przeciętnego obywatela rolę samorządu, rolę kuratorium, nadzoru pedagogicznego absolutnie się mieszają. Państwo również to robią. Ja oczywiście słucham tego, co mówicie. Na przykład mówiąc o nakładach na edukację, zwalniając samorząd absolutnie z tego, za co są odpowiedzialni. Między innymi za określone grupy, które muszą być zatrudnione w szkole, tak jak powiedziałam, za remonty, ciepłą wodę, salę gimnastyczną, szerokopasmowy internet, to myśmy wspierali, między innymi samorządy, termomodernizację, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są kompetencje. Prosiłbym powoli o stawienie kropki. I także mam nadzieję, że będziemy ten raport. Widziałem jeszcze chęć ripostką na Przemka, nie, ale jedno zdanie. Bo jeszcze to musi u was wybrzmieć. Mianowicie, panie Przemku, nie wiem, czy pan ale wie, jedno zdanie, naprawdę, ale zadaniem własnym są przedszkola, a państwo razem z samorządami liczą owe przedszkola jako te, które powinny być subwencjonowane. Nie, one mają dotacje, to my wspieramy samorząd. Natomiast widziałem chęć riposty z pana Przemka, ale zanim obiecaliśmy widzom możliwość zadania pytania, i mamy jedno pytanie, ale do pani Zalewskiej od kanału Czas na Progres, Dariusz Martynowicz. Z tej strony nauczyciel roku 2021, polonista ma pytanie do polonistki. Według Lex Czarnej w liceum ogólnokształcącym będę musiał pracować 24H plus 8H dostępności w szkole. Gdzie czas na sprawdzanie prac i przygotowanie do lekcji? Jako polonistka odpowiadam panu z nadzieją, że związki zawodowe i pan minister dogadają się i że jeszcze, jeżeli chodzi o pensum czy godziny do dyspozycji rodzica, tu trzeba popatrzeć, na ile to jest realne w XXI wieku, że wszystko rzeczywiście zostanie tak dogadane, że nie będziecie państwo mieli większego problemu. Rzeczywiście poloniści mają najtrudniej w szkole, bo nawet ci wybitni, którzy nie potrzebują się aż tak bardzo przygotowywać do zajęć, bo panie Przemku, tu do pana, no trudno na przykład od dentysty oczekiwać, że kiedy pan przyjdzie wyrwać ząb, to on otwiera książkę i przygotowuje się do tego. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem naprawdę ma, potrafi reagować w zależności od klasy i tak realizować podstawę, żeby nie nudzić, a nauczyć. Więc mam nadzieję, że tutaj sytuacja jeszcze się jakoś zmieni. Mam nadzieję, że rozmowy będą wyglądać dobrze. I mamy pytanie teraz do pana Przemka Staronia. Czy Polska 2050 poprze ustawę o powołaniu branżowego samorządu nauczycieli?
Ja powiedziałem jasno, że 28 lutego zapraszamy na wypuszczenie naszego programu, który będzie miał również swoje konsultacje i tak dalej, więc ja naprawdę żadnych szczegółów teraz mówić po prostu nie będę, gdyż Szymon Hołownia wczoraj jasno powiedział, mam jeszcze 1,5 miesiąca, w związku z tym jeszcze trochę cierpliwości. Ja z tego, co zrozumiałem, mogę się jeszcze odnieść do tego, co mówiła pani bardzo Hanna, proszę, tak? Dobrze zrozumiałem? Bardzo proszę, jeszcze po minucie państwu dam w piątym segmencie, tak więc jako pierwszy pan Przemek Stań, bardzo. No ja od 2019 roku jestem zbanowany, więc tutaj dziękuję. Segment. Dziękuję bardzo. Halo? Halo, halo? Tak, słyszymy się, także tak, proszę kontynuować. Dobrze. Ja chciałem powiedzieć, pani Anno, że tak naprawdę serio, jeżeli chodzi o używanie argumentacji nierzeczowej, ekspansję erystyczną, no nie pierwszy raz to widzę, ma to pani doskonale opanowane, tak jak na początku zresztą ja powiedziałem w swojej wypowiedzi jasno, że mówimy teraz o różnego rodzaju abstrakcyjnych też nierzadko aspektach w ogóle funkcjonowania całego systemu szkolnictwa w Polsce i także szkolnictwa wyższego. Natomiast nie da się rozmawiać o tym w momencie, kiedy po prostu tonie nasz fundamentalny statek. I ja to z całą mocą podkreślam. Tuż przed debatą zostało uchwalone Lex Czarnek, który jest ciosem wymierzonym w naukę, jest ciosem wymierzonym w edukację, w podmiotowość, wolność i wszystkie te elementy, które są właśnie w prawie oświatowym wskazane jako te fundamentalne aspekty edukacji i nauki. I ja tutaj mam także Marię Skłodowską-Curie. My nie możemy myśleć o tym w kategoriach, co będziemy robić na studiach, jeżeli w tym obszarze, w obszarze wspierania młodego człowieka, my po prostu zawalimy. Niestety Lex Czarnek to jest po prostu krótka droga, bo to jest pogarszanie stanu wyczerpywania nauczycieli, wypalania i tak dalej. Dlatego ja cały czas to podkreślam, że wszelkiego rodzaju takie, pani też użyła takiego sformułowania, że jakoś od tego uciekam. No to jest taka stara strategia, strawman to się nazywa w logice. Może pani przekształcać te moje argumenty, proszę bardzo. Natomiast jakby tutaj uciekać od tych faktów. Natomiast ja przypominam chociażby, jak była ta słynna sytuacja, kiedy nauczyciele pokazali swoje paski, paski swoich wypłat. I możecie zaklinać rzeczywistość ile chcecie, ale to są fakty. I cały czas powtarzam. Chłopcy dla zabawy rzucają kamieniami w żaby, żaby umierają na poważnie. I niezależnie od tych waszych zaklęć, które będziecie rzucać, chyba mamy znów problem techniczny, ponieważ nie słyszę pana Przemka, także zaciął się obraz. Halo. O, teraz już się naprawiło, tak więc tu postawiamy kropkę i 1,5 minuty dla pani Anny Zalewskiej, bo też tutaj przedłużyłem czas, także bardzo proszę na koniec tego segmentu i przechodzimy do podsumowania debaty. Bardzo dziękuję. Pan Przemek cały czas o tym zbanowaniu. Panie Przemku, ja absolutnie nie przypominam sobie i nie wiem nic o żadnym zbanowaniu. Czy tysiąc grani, rozumiem, to sobie urodziło. Był to pewnie okres kampanii wyborczej, w związku z tym wspierał mnie na pewno mój asystent. Jeżeli pan się poczuł dotknięty, przepraszam, to się absolutnie nie powtórzy. To są setki osób, pani Anno. Natomiast setki osób. Chcę panu, panie Przemku, nie przerywajmy sobie na razie, będzie jeszcze okazja po podsumowaniu. Tą osobą, chyba najbardziej w historii hejtowaną, również przez wiele środowisk. Nie mam zwyczaju bycia dotkniętą czy obrażoną. Oprócz tego też przypominam panu, że jeżeli chodzi o nauczyciela, nie znajdzie pan żadnej, ale to żadnej mojej wypowiedzi, oprócz wyrażania szacunku i odpowiedzialności za ten zawód. Ja, panie Przemku, posługuję się tylko faktami, tylko liczbami, tylko cyframi i tylko wartościami finansowymi, bo wtedy rzeczywiście nie można mi zarzucić, że w jakikolwiek się sposób mylę. Rzadko kiedy, panie Przemku, i pan dobrze o tym wie, nauczyciel ma jeden pasek. A jeden pasek rzeczywiście był pokazywany i ja również przeżywałam te paski, dlatego że uważam, że nauczyciel zarabia za mało. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu podwyżek dla nauczycieli. Przypominam, że nauczyciele byli pierwszą grupą, gdzie odmrożono im waloryzację w 2017 roku.
I teraz mówi pan też, być może ja czegoś nie zauważyłam, za co przepraszam, dlatego że podczas strajków, choć z szacunkiem wyrażałam się do państwa potrzeby, byłam zajęta egzaminowaniem dzieci i młodzieży, a dlatego że to było bardzo ważne, bo to był zamknięcie kolejnego etapu ich życia. Przypomnę, panie Przemku, że musieliśmy w ciągu jednego dnia zmienić przepisy prawa oświatowego, bo 16 tysięcy dzieci nie zostałoby dopuszczonych do matury. Tych dzieci, które miały tak zwane świadectwa z paskiem, które miały swoje marzenia, które chciały studiować i wiedziały, że spokojnie na te studia się dostaną. W związku z tym... Mogę prosić o twarde dane? Rozmowa, panie Przemku, dialog, tak jak pan zaczął, pan super. Od tego ja też o tym marzę i marzyłam. Nie przestanę, to informuję, żeby edukacja była poza polityką, żeby rzeczywiście można było dyskutować o edukacji, zawsze do tego zachęcałam, tylko i wyłącznie z myślą o dzieciach, nauczycielach i rodzicach. Dziękuję bardzo i tutaj stawiamy kropkę w piątym segmencie i jako, że teraz w ramach piątego, w ramach tych RIPO zostało poruszone bardzo dużo wątków, w ramach podsumowania po 3 minuty bardzo bym prosił, żebyśmy sobie nie przerywali, żeby każdy miał okazję powiedzieć wszystko, co dzisiaj wybrzmiało. I jako pierwszy pan Przemek Staroń, 3 minuty, bardzo proszę. Halo, już tak? Super, bardzo dziękuję. Ja chcę podkreślić taką fundamentalną sprawę. Spotykamy się tutaj na tej debacie, tak naprawdę, żeby wzajemnie porozmawiać i tak dalej. Natomiast jest to niesamowicie trudne, kiedy próbuje się pokazywać różnego rodzaju argumenty, kiedy próbuje się pokazywać fakty, natomiast druga osoba w zasadzie nie jest w stanie w żaden sposób w ogóle tego dotknąć, tylko powtarza tak naprawdę cały czas pewnego rodzaju swoją autopromocyjną wizję. I ja powiem szczerze, że zastanawiam się w tym momencie, ja co prawda tutaj mam ze sobą różdżkę, ale chyba nie ma takich czarów, które mogłyby spowodować, że w jakikolwiek sposób moja rozmówczyni mogłaby przyjąć do wiadomości naprawdę twarde fakty, takie jak to, że od 1 stycznia pensja minimalna to jest 3010 zł, a pensja nauczyciela stażysty 2949 zł. I tak też w innych aspektach. Na pewno będzie. Ja powiem szczerze, chcę podkreślić, że to jest właśnie problem taki we wszelkiego rodzaju dyskusjach, kiedy ma się do czynienia z taką narracją, jakby to powiedzieć delikatnie, przeinaczającą fakty. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ja się osobiście dowiedziałem od mojej rozmówczyni, że jej asystent banuje nauczycieli roku na Facebooku. To jest w ogóle swoją drogą bardzo ciekawa sprawa. Setki ludzi. Dajmy, te 3 minuty były tylko po to, żeby naprawdę bez żadnych komplikacji podsumować. Także jeszcze 1,5 minuty dla pana Przemka. Po 3 latach, kiedy kilka razy wspomniałem o tym na debacie, w końcu padło przepraszam, które powinno być do wielu osób wystosowane. To jest naprawdę fascynujące. Te sugestie, że to asystent tak naprawdę rządzi komunikacją social mediową pani Anny i to, że kilkaset osób najwidoczniej po prostu padło ofiarą błędu asystenta, to są naprawdę ciekawe sprawy. Natomiast ja chcę podkreślić jasno, że ta rozmowa nie służy temu, żeby panią Annę przekonać. Ta rozmowa tak naprawdę służy temu, żebyście wszyscy, którzy słuchacie, zobaczyli dwa sposoby mówienia o świecie. Taki sposób, który średnio akceptuje po prostu wszystko to, co przynosi nauka. Wszystko to, co mówią eksperci, ekspertki, praktycy i praktyczki. Ja podkreślam jasno, że każdy człowiek ma bardzo wiele różnego rodzaju danych, twierdzeń w głowie i tak dalej. Kluczowe jest tylko to, żeby podążać za tym, co rzeczywiście jest godne zaufania. I najlepszym w zasadzie zdecydowanie, po prostu weryfikatorem naszych twierdzeń jest po prostu nauka. Jeżeli żyjemy w realiach, w których osoba, która się nazywa ministrem nauki i edukacji, gardzi nauką, przeczy danym naukowym, nie słucha, nie buduje tego dialogu i tak dalej, to znowu mamy takie poczucie bycia jakby zderzeniem ze ścianą. Natomiast chcę podkreślić jasno, z całą mocą, wszystko ma swój czas. I wszystko się kiedyś kończy. I wielu teraz ludzi ma poczucie bardzo silnego stresu związanego z uchwaleniem Lex Czarnek, bo to jest cały czas nasza teraźniejszość. To jest pogrzeb polskiej
publicznej oświaty. I ja w tym momencie naprawdę podkreślę jedno. Wszystko się kończy. Tak jak napisał też Krynicki bardzo ładnie, że choćbyście unicestwili wszystkie nasze świadectwa, to nawet nieme słoje drzew, to nawet nasze nieme kości powiedzą, w jakich żyliśmy czasach. I ja ze swojej strony mówię jasno, że nikt z tych, którzy walczą o wolną, prawdziwą szkołę, niezależną edukację, taką, która respektuje prawa logiki i dane naukowe, która nie manipuluje i która rzeczywiście stara się wspierać, która podaje ręce, a nie patrzy na ręce, nikt z nas się w tej walce o taką szkołę dla nas wszystkich nie zatrzyma. Cokolwiek by się działo, tylko to być może wymaga cierpliwości, bo tak jak mówi mądrość wielka nasza, którą zgromadziliśmy jako ludzkość, każda noc się w końcu kończy, a najchłodniej i najciemniej jest tuż przed świtem. Dziękuję. Dziękuję bardzo i na koniec debaty 3 minuty dla pani Anny Zalewskiej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim cieszę się, panie Przemku, że mogliśmy ze sobą porozmawiać. Być może będzie to nie pierwsza rozmowa. Cieszę się, że oczywiście mogłam być też u was po raz kolejny. Szkoda, że kiedy rozmawiamy o edukacji i pytamy, czy ja pytam o bardzo konkretne rozwiązania, nie słyszymy odpowiedzi, dlatego że przecież o edukacji bardzo często pana grupa się wypowiada, nie zauważając oczywiście tego, co się też wydarzyło w podstawach programowych, co się wydarzyło w szkole. Natomiast zachęcam do tego, żeby weryfikować te nie tylko moje wypowiedzi. I chcę panu i państwu powiedzieć, że tak naprawdę prawo oświatowe i te zmiany, które zostały dokonane, będą służyć tylko i wyłącznie dzieciom, rodzicom i nauczycielom, którzy też będą się czuli bezpiecznie, tak jak różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje. I na koniec, panie Przemku, ciesząc się jeszcze raz ze spotkania z panem, chcę tylko powiedzieć, że zapomniał pan w swoim ostatnim wystąpieniu o magii. Posługuje się pan bardzo często nie tylko cytatami z Harry'ego Pottera, tłumaczy pan świat przez pryzmat Harry'ego Pottera, bardzo często mówi pan o magicznej nauce. Taka szkoła powinna być. Uczyć, robić to w sposób magiczny, tak żeby uczeń był zachwycony, zauroczony, żeby wierzył głęboko, że ze wszystkim da sobie radę. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Było to naprawdę, można powiedzieć, magiczne zakończenie, dużo akcentów z Harry'ego Pottera. Do zobaczenia. Mam naprawdę ochotę dzisiaj aż sobie obejrzeć ten wspaniały film. Pozdrawiam pani Przemku. Następnym razem przygotuję gadżety. Natomiast tu musimy niestety już postawić kropkę w naszej dzisiejszej debacie. Bardzo dziękuję naszym widzom za naprawdę liczną obecność, aktywność. I moim gościom, którymi dzisiaj byli pani Anna Zalewska. Do widzenia, dobranoc. Oraz pan Przemek Starań. Bardzo dziękuję i pamiętajcie, kochani wszyscy, Team Gryffindor, tak? I cokolwiek by się nie działo, jesteśmy w tym razem. Pozdrowienia. Dobranoc wszystkim, zapraszam na 20:30 na komentarz polityczny.